Przyszedł czas na pierwszy podcast as-serwisowy, taką nazwę wymyśliłem. Pierwszym gościem, no nie mogło być inaczej, Krzysztof Janczak, trener Gwardii Wrocław ligowej. Cześć Krzysiek, witam cię. Cześć, witam serdecznie. Zadowolony z tego, że znajdujemy się w takim anturażu pierwszoligowym? Długo trochę musiałeś czekać na takie, powiedziałbym, warunki, no prawie już plusligowe. No tak, jestem zadowolony, dlatego że mogę coś zrobić dla Wrocławia. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, no powrót na ten padu, można tak rzec, pierwszoligowych zmagań. No to jest coś fajnego. To nie jest trochę tak, że ten Wrocław przez cały okres twojej kariery, czy to zawodniczej, czy później trenerskiej, chodził za tobą? Bo tak próbowałem znaleźć pierwsze wątki jakieś wrocławskie, bo wywodzisz się z Wałbrzycha, ale 2001 rok, tak? Pierwszy raz gdzieś Gwardia, czy już wcześniej jakieś rozmowy były, jak młody Krzysztof Janczak przyjeżdżał gdzieś tutaj próbował się załapać jeszcze wtedy na Krupniczą? No pierwsze chyba takie zmianki to są z 2001 roku, kiedy zadzwonił do mnie trener Jarosz i powiedział, co chcą, w jaki sposób chcą tworzyć tutaj Plus Ligę, wtedy jako Beniaminek i myślę, że, że wtedy to się stało że urzeczywistnieniem tego, co, co chyba być musiało. A pamiętasz ten dzień, jak to wyglądało mniej więcej? Oczywiście, byłem wtedy zawodnikiem Jastrzębskiego, oczywiście były gdzieś tam już okres roztrenowania. Telefon, rozmowa, pierwszy raz Rafał Kwasowski do mnie zadzwonił, czy chciałbym potem właśnie e, trener bezpośrednio. Zastanowiłem się, wyraziłem zgodę i, i pojawiłem się w Wrocławiu już z zamiarem przede wszystkim do zostania tutaj na dłużej, czyli do zawsze. <grym> Są legendy dotyczące trenera Jarosza, rzeczywiście twarda ręka? No na pewno twarda, ale Myślę, że, że facet, który jako zawodnik osiągnął bardzo dużo i w trenerce próbował też gdzieś tam dojść do czegoś sensownego, ja mówię zawsze w ten sposób, że, że czy to zawodnikowi, czy trenerowi, no musi sprzyjać szczęście, żeby cokolwiek osiągnąć i tak jak tutaj akurat trener Jarosz jako zawodnik, no to wielka postać, no w trenerce gdzieś tam tego szczęścia chyba delikatnie mówiąc zabrakło. No ale ty zaczynałeś w takich czasach, których no łatwo siatkarzom nie było. Mam takie wrażenie, że trzeba było mieć mocne samozaparcie, żeby faktycznie w tej siatkówce funkcjonować. Dzisiaj mamy zupełnie inne czasy, zupełnie inne możliwości, też nie wiem, marketingowe czy medialne z mojej perspektywy, ale wy no, wtedy tak trochę było harcersko też w tych halach, malutkich kurnikach, większych czy mniejszych, chociażby w Jastrzębiu, no opowiedz trochę o tym, no bo te lata 90. no to był taki prześny czas dla siatkówki. No było inaczej. Dzisiaj, dzisiaj hala taka jak na Orbicie, to jest hala, która jest chyba jedną z mniejszych na, na dzień na chwilę obecną. Kiedyś pamiętam, z tych większych hal, no to była hala w Częstochowie czy w Folsztynie. Natomiast no grało się w takich mniejszych, że tak powiem obiektach jak jak w Nysie, czy też, czy też tutaj na Krupniczej. No. Inne czasy, inne możliwości. Myślę, że, że troszeczkę inne charaktery ludzi, osobowości, troszeczkę inne podejście, inna mentalność zawodników, trenerów. No, wszystko się zmienia, tak krótko mówiąc. To i, i, idzie do przodu i chyba tyle. A jest jakiś klub, który najmilej wspominasz? Poza Gwardią Wrocław, no bo to oczywiście jest odpowiedź jasna i oczywista, jeżeli chodzi o ten podcast. Nie, myślę, że w każdym, w każdym klubie było inaczej, w każdym klubie był inny trener, od każdego trenera, jak ja to zawsze mówię, przez tą ścieżkę edukacji yy, młodych siatkarzy można się nauczyć czegoś innego, lepszego, gorszego. Wybrać swoją drogę postępowania. Myślę, że oczywiście też kwestia, no nie ukrywajmy pieniążków, różnie to było kiedyś, bo jak dzisiaj słyszę o pieniążkach, które się zarabia, a kiedyś, no to takie małe różnice są, ale. Ale co duża przebitka podwójna, potrójna, aż tak? Oczywiście, no myślę, że ja kiedyś to był taki fajny epizod, jak to dostałem za cztery miesiące, zbierałem, zbierałem, dostałem wypłaty i kupiłem sobie telewizor kolorowy, także to było fajne. Dzisiaj no jest nieco inaczej. No, inne czasy po prostu, inaczej trzeba było do tego sportu podchodzić inaczej, inaczej się rozpychać łokciami, no ale też chyba szybciej można było stanąć w, tej, w tych realiach plus ligowych. Ja miałem to szczęście, że jako 17 latek nie 18 Sto, trener Kruk w Obrzychu postawił na mnie, wypuścił mnie y, nagle na boisko i miałem, miałem swój epizod, który wykorzystałem i od tego momentu zacząłem tak naprawdę swoją przygodę z plus i, i, i tak naprawdę nigdy nie zszedłem do ligi niżej. No ale warto, żeby też kibice pamiętali o tym, że ty w Obrzychu, czyli na początku właściwie swojej drogi siatkarskiej, miałeś okazję też zdobywać laury i to na tej arenie ogólnopolskiej, no bo y, dobrze pamiętam, że ten Puchar Polski to gdzieś tam, Krzysztof Janczak już w pierwszym składzie, czy jeszcze wtedy byłeś wchodzący? Jak to wyglądało? No w pierwszym składzie i nigdy nie zapomnę takiego momentu, kiedy, kiedy przystanie 2-2 z Bielskiem graliśmy i, i, i pamiętam jak dzisiaj czas, chyba po 15 albo po 16 i, i, i oczywiście Darek Ratajczak zaniecierpliwiony <laughs> biegał i mówi, że co zagrać? A trener Kruk mówi, zagraj pewnie. <laughs> po czym mówi graj do jaja i jaja dostał dwa razy chyba na lewy, na prawy, skończył i było koniec meczu, 17-15 Puchar Polski dla Wałbrzycha i feta tak naprawdę, bo, bo nikt się nie spodziewał oczywiście realia tamtego czasu i tamtych rozgrywek były nieco inne bo, bo było losowania i można było trafić na drużynę mocniejszą, słabszą my akurat mieliśmy fajną drabinkę udało się i do dzisiaj wspominam ten moment, kiedy, kiedy po, po roku czasu w końcu nasz kapitan Artur Botwina mówi ja mówię do niego panie Arturze, czy ewentualnie chciałbym podziękować, A on w końcu mówi w jestem, czyli mogłem już Arturowi <laughs> mówić na ty i to było piękne. <laughs> czyli też było takie wejście do zespołu młodego zawodnika, że dla wszystkich na pan, tak? Do szatni od razu wejścia nie miałeś, czy miałeś jakiś tam swój kącik na porządku? <laughs> Oczywiście początkowe momenty też tutaj jest zabawna taka rzecz, jak, jak to wszedłem do zespołu na rozgrzewkę i no jak to młody zawodnik, no gwizdek sędziego, że schodzimy z zagrywki, natomiast no Janczak, jak to Janczak mógł, no to wyszedł, pełna, pełna para, Jacek Urzawiński pod siatką jeszcze rozgrywał, ktoś krzyknął, Jacek, Jacek w tym momencie obejrzał się na mnie, no niestety piłka prosto w noc uciekałem z, z sali, bojąc się, że coś się może wydarzyć, po chwili wróciłem, już, już było wszystko okej, okay. no ale to takie są początki, gdzieś tam takiej kromrości, może, może takiego gdzieś tam Mocnej, takiej taki mocnego wejścia, chyba, mhm. bo, bo też nie ukrywam, że zawsze byłem mocnym charakterem. No tak, no ale po tych wątkach dolnośląskich czy też polskich, miałeś okazję pograć za granicą. No to w tamtych czasach, no to też podejrzewam, że, że, że nie, było, nie było proste, nie było łatwe. Pierwszy raz Niemcy, jeśli chodzi o zagraniczne wojarze, decyzja na zasadzie impulsu, czy jednak zastanawiałeś się, czy by tu opuścić kraj, i czy może nie wiem, do niego wrócić, no bo podejrzewam, że tam zarobki były troszeczkę inne. No wtedy jeszcze nie patrzało się tak bardzo pod kątem zarobków, ale chciałem wyjechać. Zresztą trenerem wtedy był Świętej Pamięci Zbyszek Jasiukiewicz, który notabene ściągał mnie do, do wtedy istniejącego klubu, też Beniaminka Stali Stocznia Szczecin zadzwonił do mnie, pamiętając mnie z tamtych czasów, wiedział, co zrobiłem tutaj w Polskiej Lidze przez 4 lata i zaprosił mnie na kontrakt. Wyjechałem, no i tak niestety po roku okazało się, że jeszcze nie działało prawo Bosmana <śm> <śm> i musiałem wrócić po roku także. I, i, i że tak powiem, pójść na okres y, oczekiwania na następny y, na następny mecz. Mm -hmm. A najbardziej taki egzotyczny wyjazd to Katar? Czy jednak... Y Źle strzelam, no bo patrząc na, na listę, gdzie, gdzie grałeś, tam jeszcze Grecja, Francja, no, no trochę tych krajów było, no ale ten Katar to tak, jak spojrzałem jeszcze przed laty, jak mieliśmy okazję się poznać i zobaczyłem, że to akurat taki kierunek, no to pomyślałem, że nie wiem, od razu jakichś znajomych szejków poznałeś, czy to taki epizod, że przyjechałeś i od razu wróciłeś? Znaczy nie, no ja bardzo miło Pani wspominam ten, ten powiedzmy taki 40-dniowy wypad do Kataru, bo to było zaraz po, po Rosji. Czyli zmiana temperatury totalna. Natomiast natomiast muszę przyznać, no tam pojechałem na dwa puchary, co prawda nie udało nam się ich ugrać, ale Czyli bardzo, za, zadaniowo pojechałeś? Tak, bardzo mili ludzie zobaczyli, że, że faktycznie no ja zawsze uchodziłem ze za zawodnika, który bardzo profesjonalnie podchodził do tego, co robi nawet do dzisiaj niektórzy trenerzy, prezesi mówią, że no teraz ćwiczymy z gumami. Pamiętaj, jak ja o 20 lat temu też ćwiczył z gumą, czyli wyprzedziłem hmm. chyba epokę, tak można powiedzieć. To oczywiście taki żart, ale, ale no jak zacząłem trenować w Katarze, bo tam było bodajże dwa tygodnie trenowania, zgrywania się no to bardzo przychylnie się na mnie popatrzeli wszyscy w koło i, i, i tak naprawdę miałem mo możliwość zostania tam, no ale no niestety to troszeczkę inne realia są, musiałbym być sam bez, bez, bez rodziny i, i tak nie do końca mi to pasowało, w związku z tym wróciłem i, i wyjechałem a następne wojarze a za granicę. A kuchnia katarska? Zasmakowała czy nie? Czy tylko polskie kanapki zabrali ze sobą? Nie, no ta kuchnia oczywiście troszeczkę inna, ale nie tak bardzo się różniła, bo bo ja mieszkałem w hotelu, także przez te mhm. 40 dni, także miałem wyżywienie hotelowe, a to wiadomo, że oni też troszeczkę gotują mhm. pod, pod Europejczyków. Oczywiście i tak, i tak gotują, ale pod Europejczyków zdarza się, że, że są, jest wyżywienie, więc nie było problemu. Wspominałeś o Rosji. To jest ten sam klub, w którym dzisiaj występuje Fabian Drzyzga. Słyszałem rozmowę z Fabianem, w której wspominał, że. Lokomotiv to jest klub najbardziej profesjonalny, w którym miał okazję występować w swojej karierze. Powiedz już, czy w tamtych czasach też to tak wyglądało, że Lokomotiv już był takim jakby zespołem, który rzeczywiście gdzieś stawiał te profesjonalne kroki. Bo widzę, że się uśmiechasz, także podejrzewam, że też, też było ciekawie. No, było inaczej. No. Lokomotiv to był Beniaminek, przede wszystkim Superligi Rosyjskiej. No i wtedy niestety oni też zaczynali, to, to inaczej wyglądało, nie wiem jak teraz wygląda, no ale skoro ściągają takie osobistości jak Fabian, no to na pewno musiało to pójść dużo do przodu, sama hala myślę, że jest ta sama i jakby ona wielkościowo to jest ok, natomiast no zaplecze całe, no zostawiało dużo do życzenia. Na no te wyjazdy, bo właśnie drzega opowiadał o tym, że to jest największy minut, że właściwie każdy wyjazd to jest wyprawa jak do innego kraju, że przynajmniej logistycznie trzeba dzień wcześniej planować wyjazd, żeby jakkolwiek dotrzeć. I nie mówimy o tym, żeby się zakwaterować w hotelu, tylko o samej podróży, która trwa no wiele godzin. No tak, no wszystkie wyjazdy samolotem, także no, tutaj nie ma zmiłu się. Niestety trzeba latać. Jak ktoś ma problem, że boi się latania, no to ja nie wiem, jak tam, bo jedną taką wycieczkę mieliśmy. Do Imburga, gdzie pojechaliśmy tam, bo wtedy się grało mecz rewanż. pojechaliśmy tam, oczywiście, a wracaliśmy pociągiem 3 dni pełne, więc to, to masakra jakaś. <śm> No ale no tak to jest, no niestety inne realia, inna rzeczywistość, ale profesjonalizm na pewno teraz już jak najbardziej, bo, bo przecież no Lokomotiv to jest teraz jedna z takich wiodących firm na, na, na rynku Ligi Rosyjskiej i, i oni musieli też dojrzeć i, i po prostu no, stać się profesjonalnym klubem. Zanim zapytam Cię o reprezentację i o, o Twoje występy, to, to powiedz może nawiązując trochę do występów reprezentacyjnych, jakiś taki najlepszy siatkarz, z którym miałeś okazję występować w jednym zespole. Wymieniłbyś takiego jednego e, najbardziej topowego, bądź może Twoim zdaniem po prostu gościa, od którego warto się było uczyć i, i podpatrywać na treningach. No ja myślę, że jednego to raczej nie, ale... Możesz cały skład, no. <laughs> zaraz rozpiszemy. <laughs> Sporo było tych zawodników, powiem szczerze, no taki, no taki wręcz układ przyjacielski, no to przede wszystkim z Carlosem, to Aldo, to Brazylijczyk, który grał na pozycji środkowej w PAOK, zresztą też był tam Yoichi to, który Japończyk, który, który naprawdę swego czasu, no niesamowita technika, to po prostu ma 90 wzrostu, skoczny, dynamiczny, ale to, co robił technicznie, jak potrafił nabić na blok, no miodzio mm -hmm. po prostu. Miodzio ja nigdy tego nie potrafiłem robić, chociaż <laughs> się przepadrywałem. U mnie raczej <laughs> było siła bardzo ramię. ramię i skończona, skończona wersja tego, tego, tego podejścia do siatkówki. Natomiast, no, no jeszcze kilku było takich fajnych zawodników. Myślę, że Henki Held, gdzie w Kremie graliśmy razem, f 2 bardzo fajny, profesjonalny zawodnik. Zresztą to nie tylko tacy zawodnicy międzynarodowego formatu, bo, bo nie ukrywajmy, że czasami no, gdzieś tam do kadry jest się ciężko załapać. Nie wiem, chociażby ze względu na wzrost czy na warunki. Natomiast technika wielu, że tak powiem, użytkowa, wielu zawodników naprawdę jest na poziomie bardzo wysokim. Na pewno te wojaże zagraniczne, to co powodowały, to przede wszystkim to, że. No, niestety tak jest. No, jak jest dobrze, to jest dobrze. Jakie źle, to obcokrajowcy nie do końca dobrze role swoją spełniają, więc trzeba było mieć się na baczności w każdym momencie. Ale ja bardzo sympatycznie wspominam te wojarze. A w gwardii, kto był takim gościem, z którym aż przyjemnie było grać w jednym zespole? No, grać to może mało powiedziane, bo, bo bardzo szybko została, został z nim kontrakt rozwiązany. Nie będę się wypowiadał w tym temacie, ale Dajan Brdowicz, który, który, no zresztą to były kapitan reprezentacji Jugosławii i powiem szczerze, Jugosławii i Serbii wtedy, bo to po zmianie też było, no technicznie gościu świętej pamięci zresztą, no kapitalny facet i, i naprawdę można było się przy nim dużo nauczyć, pogadać, pożartować, super gościu, zresztą drugą osobą no to był yy, Bania, czyli, czyli Stanicki Dariusz, no, wszedł do drużyny w momencie, kiedy gdzieś coś nie szło i poustawiał chłopaków co jak gramy, zresztą no, takie zagrania, które on zaproponował wtedy, to otworzyłem oczy, ale faktycznie to funkcjonowały. Skubany, jak powiedział, że jest piłka niedociągnięta, to była niedociągnięta. Tam nie było, że po, gdzieś tam pomylił się o, o 15 cm, to, to maksymalnie 5. Super, no naprawdę. Zresztą no Irek Kłos, nie ukrywajmy, to też fajny gościu, z którym można było pograć. Dużo było ludzi. Kuba Markiewicz, Krzysiek Śmigiel, Adam Kurek, no było ich trochę. Kwasu zresztą, słynny Rafał Kwasowski, który, który na Libero, że tak powiem, już bez nogi wtedy, bo po operacji, ale naprawdę dawał rady. No, bardzo miłe wspomnienia. Ale słyszałem, że tylko boisko z jednej strony, ale z drugiej też to, co działo się na Krupniczej, bo niektórzy też tam pomieszkiwali. Oczywiście nie mówię o jakichś pikantnych anegdotach, chociaż może takie też się pojawią. No też się tam chyba sporo działo. Ty w ogóle miałeś okazję mieszkać na Krupniczej jeszcze w tamtych czasach, czy, 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 czy nie? No ja szczerze powiedziawszy przyjechałem do Wrocławia i od razu wiedziałem, że to jest miejsce, w którym chcę się zakotwiczyć i szukałem od razu mieszkania, więc miałem taki, taki chyba tygodniowy epizod tutaj, mieszkania na Krupniczej, ale to... Wystarczyło? Nie, nie, no wtedy jeszcze tak naprawdę nie znaliśmy się i, i, i to wszystko. Potem wyjechaliśmy na obóz i zaraz po obozie praktycznie już gdzieś tam mieszkanie miałem nagrane i, i tyle mojego mieszkania na Krupniczej. Natomiast no... no tam był specyficzny taki klimacik. Jakiś taki. <noise> Słyszałem, że Wojtek Szczurowski był animatorem różnych spotkań tam u góry, na piętrze. Tak, <noise> tylko ja z Wojtkiem to jeszcze. Wojtek nie grał wtedy w gwardii, jak ja grałem. My niestety po tym układzie 10:44, czy prefiksie, który przegrał z PZT-u, przepraszam, z pzt z Sepsą mm. sprawę, to niestety realia się zmieniły. Ja, ja po tych dwóch sezonach, no. Stwierdziłem, że muszę wyjechać za granicę, bo jak nie teraz, to kiedy. No i zaczęły się moje wojaże. Mhm. Dobrze, że wspomniałeś o wojażach, bo chciałem o reprezentację zapytać. Twój pierwszy mecz w parwach reprezentanta już w kadrze seniorskiej. Z kim to był pojedynek? Kojarzysz? No, szczerze mówiąc, to chyba nie, ale. A to ciekawe, bo często właśnie sportowcy wspominają, że ten pierwszy mecz, to pamiętają zawsze, może właśnie w Twoim wypadku było inaczej, że, że wspominasz te, te inne pojedynki. No, może poza igrzyskami, bo zaraz do nich też przejdziemy, ale, ale a jakiś może taki szczególny dla Ciebie mecz reprezentacyjny. No ja dosyć wcześniej zacząłem karierę, karierę reprezentacyjną i nie zawsze załapywałem się do tej dwunastki wtedy. Natomiast, no szczerze mówiąc, to nie pamiętam. Pamiętam tutaj występ yy, w hali Stulecia. To jeszcze za czasów trenera Kruka. Ale to był mecz nieoficjalny. A szczerze mówiąc, w oficjalnych to chyba dopiero za trenera Kreboka wystąpiłem. I to, i to był chyba turniej yy, w Sofii. Bułgarzy tam byli, taki pojechaliśmy chyba na, na taki cykl sparingów, Pięcio, Pięć sparingów było i tam graliśmy. I pamiętam, że tam chyba wyszedłem i wywalczyłem sobie chyba miejsce w podstawowej, w podstawowym składzie wtedy. A ile miałeś lat? To był 90 Piąty rok. Tak, i to było przed Mistrzostwami Europy. I niestety wtedy niefortunnie nie, nie upadłem, bo pojechaliśmy zaraz po tym turnieju na. Zgrupowanie do Fon Rume we Francji, tam coś strzeliło, łąkotka i nie, nie mogłem właśnie na Mistrzostwa Europy pojechać. I y, pamiętam, jak się spotykałem z trenerem Krabokiem, to właśnie mówił, że tak fajnie byłeś w gazie, a coś, coś jednak nie poszło i widocznie nie dane mi było. A zazdrości dzisiaj chłopakom, że to tak wygląda, jeżeli chodzi o tą otoczkę reprezentacyjną, no bo u Was pewnie o wszystko trzeba było walczyć, tak od A do Z, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakieś wyjazdy, no banalne rzeczy, ale. Ale no też jakieś anegdoty pewnie były, że czegoś brakowało, jakieś pewnie klasy ekonomiczne i tak dalej, no pewnie dużo się działo. Autokary podejrzewam w niektórych wypadkach przy, przy długich wyjazdach. No, było po prostu inaczej, no inne realia, inna rzeczywistość, zresztą też chyba inne miejsce w rankingach naszej reprezentacji, bo to, to trzeba powiedzieć, że teraz jesteśmy bardzo wysoko, zresztą jako dwukrotny mistrz świata. Teraz bez. No praktycznie można powiedzieć dzisiaj, że bez problemu awans do igrzysk olimpijskich wcześniej trzeba było naprawdę bardzo dużo grać. No. Inaczej było, inna klasa lotów, inna, inne, inne że tak powiem, inny sprzęt, no inaczej było, po prostu było inaczej. To ciężko określić jakby detalami, ale te czasy już minęły, te czasy nie wrócą, i ale nie ukrywam, że chyba tamte czasy dały podwalinę pod to, co się teraz dzieje, bo, bo tak naprawdę, no dzisiaj mamy wspaniałą reprezentację, wspaniałych szeroką reprezentację tak naprawdę, hmm. bo, bo, bo nie tylko czternastka ludzi, czy tam szesnastka. Cztery, cztery składy no właśnie. cztery tak? składy i szczerze mówiąc, to, to z drugiej strony hmm, chyba ból trenera Heinena teraz, hmm. <noise> kogo wybrać, no bo jest ich trochę i ciężki temat, jeżeli chodzi o podziękowanie komukolwiek. A wracając do tamtych czasów, to tak jak mówię, no, inne realia, inna rzeczywistość, inne metody treningowe, wszystko było inaczej. To jest ciekawe, ponieważ e, patrząc na to jak wyglądał wasz występ w Atlancie, już nie czepiając się szczegółów, no bo wiadomo, że tam jechaliście trochę, nie chcę powiedzieć z przypadku, ale na pewno, no, nikt się nie spodziewał tego, że tam pojedziecie, pamiętny zresztą mecz z Grekami, tak, i ten odwrócony wynik, który, który spowodował, że na igrzyska się dostaliście. Igrzyska rzeczywiście to jest taka impreza najbardziej szczególna ze wszystkich dla, dla sportowców, żeby to przeżyć, żeby tam być, żeby tego dotknąć na miejscu. No, Igrzyska to są Igrzyska i tego się nie zapomina. Nie zapomina się tego wszystkiego, co tam się działo, jak się mieszkało we wiosce, jaka była euforia, co się działo wewnątrz zawodnika. Pamiętam jak dzisiaj, jak jestem na meczach reprezentacji jest Mazurek Dąbrowskiego, śpiewany przez całą halę no to ciary idą, to tak trzeba pomyśleć, przełożyć tą realię lat wcześniejszych, w 96 roku, gdzie, gdzie tak jak mówię, no nie mieliśmy takich hal wtedy w Atlancie. Występowaliśmy pierwszy mecz z Amerykanami, jak ruszyły hymny, oczywiście no to ciary przyszły, przeszły, ale potem jak ta publiczność ruszyło z taką, z takim okrzykiem USA i to szło tak jakby falą uderzeniową do nas, no to pamiętam kolega koło mnie stał, spojrzeliśmy się na siebie no to teraz grajmy. No dzisiaj dzisiaj nie ukrywajmy, no wszyscy już są obyci z, takim, z, takim, z taką kulturą dopingu, z, z muzyką wszechobecną, z show tak naprawdę. Wcześniej tego nie było, w Polsce tego nie było. W Polsce leciała muzyka na rozrzewce, dziękuję. Jakiś komentator, który gdzieś tam coś mówił, nie za bardzo było słychać co, kiedy i jak. Natomiast no, dzisiaj jest inaczej, i tak jak mówię, no, dzisiaj Chłopacy to już są no, przede wszystkim zawodnicy formatu naprawdę yy, klasowego i międzynarodowego. My wtedy, a pamiętajmy, że w 96 roku poleciało nas raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu albo siedmiu młodych chłopaków. Jak no, dobrze pamiętam Piotr Gruszka chyba 18 lat wtedy miał, tak? tak. Ty miałeś 21, 22 jakoś? 22. 22 no było tam mówię o siedmiu albo ośmiu młodych chłopaków i tak naprawdę no my wtedy no nie byliśmy klasą światową. Nie ukrywajmy tego. Natomiast no... Wynik oczywiście nie za bardzo fajny, ale, ale walczyliśmy, bo, bo wtedy jeszcze starym systemem gry to można było powiedzieć, że przegrana 15-7, ale to tak nie wyglądało jak dzisiaj, bo pewnie dzisiaj by było 25-20 albo 25-22. Natomiast no, no, walka, walka, jeszcze raz walka, wynik średni. Byłeś spokojny o drużynę Hainana przed turniejem w Gdańsku bo już jakieś powątpiewania się pojawiały. Oczywiście u takich powiedziałbym mocnych realistów, wręcz już wchodzących w pesymizm, że, że może się nie udać, a, a jednak Polacy udowodnili, że tak jak mówiłeś, dwukrotne mistrzostwo świata, jeszcze dodatkowo mamy Leona, który gdzieś tam na poziomie czwartego piętra atakuje nad blokiem, no, no i się udało. Byłeś spokojny o to, że, że się uda. Tak, no myślę, że Leon dał spokój na kontrach, na piłkach wysokich, bo, bo faktycznie to, co potrafi robić, chociaż, no nie ukrywajmy, no, to jest zawodnik, który, który jest topem i, i nie zagrał na topie swoim, tak, a mimo tego wystarczyło, zresztą no. reszta drużyny to już są doświadczeni zawodnicy, tak naprawdę, ograni, wiedząco, o co chodzi, radzący sobie przede wszystkim ze stresem. My jesteśmy takim narodem, że jak Coś gdzieś się nie powiedzie, jakiś turniej, to zaczynamy zastanawiać się, czy, czy trener ma rację. Musimy po prostu dać trenerowi szansę, żeby udowodnił, że ma rację. I, 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 i trener Heinen po prostu udowodnił, że, że tak przygotował zespół i. i pewnie dzisiaj każdy powie teraz wiemy dlaczego wyjechał z finału Ligi Narodów. Tak, natomiast wcześniej no, zaczynała się fala hejtu dlaczego on to zrobił. No zrobił to po to, żeby awansować do igrzysk olimpijskich tyle. I, I musimy tutaj po prostu przestać myśleć, że każdy w naszym narodzie jest trenerem, jest lekarzem i jest najlepszym specjalistą. No nie, no można oczywiście swoje gdzieś tam myśleć, natomiast no, trzeba się powstrzymać od jakichś takich y, gołosłownych, ogólnikowych, zdawkowych, jakikolwiek y, z, y, wpisów, czy też. Czy też Popularnie mówi się fali hejtu. Może to nie był hejt, ale, ale mnie osobiście takie coś brzydzi, że po prostu no, ludzie potrafią y, szybko z euforii poprzez uwielbienie przejść do nienawiści albo takiego y, zadawania sobie pytań, czy, czy, czy to jest faktycznie fachowiec. No jest i tyle. No tak, tym bardziej, że broni się wynikami i myślę, że to jest też niezmiernie istotne na każdym poziomie trenerskim, czy to reprezentacja, czy to, czy to wyniki klubowe. Tak, Zerkam kątem oka na nowe logo Gwardii, zapytam tak od strony estetycznej, jak się podoba? No, śmiejemy się trochę, że nowe logo Gwardia stara piłka. No tak, no słuszna uwaga, taka typowo praktyczna bym powiedział. Gwardia Wrocław, sezon 2019-2020 już za, za niedługo. No i pytanie, załóżmy, że jestem kibicem Gwardii Wrocław. Jakbyś przedstawił ten zespół tak pokrótce. Na razie mocno pracujemy. O, tak przedstawia <laughs> 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 bardzo mocno i, i, i chyba chłopacy uwierzyli w to, co, co ja chcę. Myślę, że mam taką nadzieję, chociaż nawet w 98% jestem przekonany, że kupili to, co ja chcę zrobić. I, i tyle. Tak naprawdę jeszcze nie graliśmy sparingów, bo czasami te układy szóstkowe na treningu, a, a sparingi, a mecze, a kibice w koło to są, to niestety zawodnik może pokazywać dwa albo trzy nawet oblicza. Dlatego ja bym się wstrzymał na razie z takim ogólnikowym powiedzeniem, że jest super, jest super drużyna i tak dalej. Na pewno jest super drużyna, która kupiła mnie i, i, która, i która mocno pracuje. Natomiast no, połączenie tej młodości i doświadczenia. No to widać na każdym treningu. Nie ukrywajmy, pierwsze ataki z lewego, z prawego, powiem krótko, no, chociażby Maciek Cierniak wyszedł w drugi metr, pociągnął gwoździa, wszyscy hura, widać, że jest robota, Marcel wyszedł spokojnie i po dziewiątym metrze klepnął. Także to taka różnica między pokoleniem, tak? Natomiast, no, myślę, że, że zobaczymy, jak to zacznie funkcjonować, jak te klocki wszystkie razem ze sobą zostaną ułożone, tak? Bo ja na dzień dzisiejszy szczerze powiem, że, że nie mam układu pierwszej szóstki. Wcześniej mówiłem chłopakom, że dla mnie pierwsza szóstka się stworzy w czasie, podczas sparingów, turniejów i tak naprawdę to chyba pierwsza szóstka będzie dopiero znana w fazie playoff i... i to nie będzie pierwsza szóstka, tylko pierwsza czternastka. Ja nie jestem jakby y, takim trenerem, który, który uwzględnia, że jest pierwsza szósta, a resztę to, to może po prostu tam klaskać na kastanietach, jak to mówią, bo <noise> będzie głośniej. Nie, jak będą chłopacy trenowali, tak będą grali i, i tego się będę trzymał. Rozmawiałem z chłopakami nie raz, nie dwa. Początkowo byli trochę przerażeni, jak Krzysztof Janczak przychodził do gwardii, pod tym względem, że jednak no, tych treningów jest sporo, patrząc na przedział czasowy. Najdłuższy trening, jaki za gwardzistami, 4 godziny więcej? Ile tam było na liczniku? No, było więcej, ale to było dużo. Roz... Pięć dużo... godzin? Nie, no, 5 to nie. 4,28 chyba wyszło. Chłopacy wyliczyli dokładnie, ale to nie o to chodzi. No, to też kwestia. Rozmowy, pokazania, dogadania, w jaki sposób robimy, co chce, czego nie chce, to tak treningu samego to może było 2,5 do, do, do 3 godzin. Natomiast no, no mówię, to, to musimy się poznać, tak naprawdę wiedzieć, co kiedy trzeba zrobić, w jaki sposób reagować, czego się wystrzegać. Ja myślę, że. Nawet dzisiaj po tym prawie kończymy trzeci tydzień przygotowań wspólnych i, i, i ja nie mogę powiedzieć, że znam drużynę. Dziś tam mam swoje przemyślenia, chłopacy pewnie też zresztą, bo to są bardzo inteligentni chłopcy i mężczyźni. Natomiast, no, no nie znamy się do końca, no musimy niestety się cały czas siebie uczyć z pełnym respektem, z pełnym, z pełnym spojrzeniem na siebie, z pełnymi swoimi, akceptując swoje, swoje złe strony, jakby pielęgnując te swoje dobre, to jest proces złożony, to nie jest proces, który trwa po prostu, klaśniemy i już jest, to tak pomalutku, a, a myślę, że już pomalutku zaczyna gdzieś tam się to sklejać, bo mamy już kapitana, także... także... Pierwszy etap zakończony. Zanim opowiesz o kapitanie, to zapytam o postać Marcela Gromadowskiego. Czy to jest człowiek, który, tak jak przedstawiamy go i tak jak zresztą przedstawiają go również media, Mistrz Europy, bardzo doświadczony, to widać, po młodych zawodnikach, którzy, nie wiem, gdzieś tam na niego patrzą z podziwem? Obserwujesz to rzeczywiście, że jak jest taka osoba w zespole, to też trochę inaczej człowiek się, nie chcę powiedzieć motywuje, no ale podchodzi do, do swoich obowiązków? Oczywiście, to ja, ja powiem tak przenośnie, widać, słychać i czuć. No. To widać po Marcelu i widać po reszcie drużyny, że, że no jest pełen respekt, pełen szacunek dla chłopa i tutaj nie ma o czym gadać. Natomiast ja próbuję tym młodym zawodnikom... W Cały czas tłumaczyć, poszczepujcie, wygryźcie ze składu, po, pokażcie. No to, to chodzi. No ale co, no. co w takim razie mówisz Marcelowi? Uważaj, bo są z tyłu. Nie, no Marcelowi. Marcel sam powiedział, że po tym pierwszym tygodniu to, to żona cały czas do niego mówi, to może już skończysz. <laughs> Marcel się zastanawiał. Drugi tydzień. To może już skończysz. Przecież już widać, że przychodzisz z domu i idziesz prosto spać. Nie, no wiesz, podpisałem kontrakt, nie mogę. Czyli cały czas ta ambicja sportowa działa? Jest oczywiście. Marcel to jest zawodnik doświadczony, zawodnik inteligentny, mega inteligentny, pracujący już z jednym wspaniałym trenerem, dlatego tutaj ja też staram się nie zawieść jego oczekiwań. Nie wiem, jak będzie, bo to okaże się na koniec sezonu. Natomiast no, wierzę w niego. Po prostu wierzę i, i też z drugiej strony widzę po nim, że to tak jakby, no, bardzo doświadczony zawodnik coś mówi, to wszyscy słuchają po prostu i tyle. Co się najbardziej zaskakuje w tym zespole, tak na teraz, na, na tym etapie przygotowań? Czegoś się nie spodziewałeś, jeżeli chodzi o grupę, którą stworzyłeś? No, dwie rzeczy to chyba takie na początek by były. Pierwsza rzecz to jeszcze nikt nie powiedział, że, że ja nie mogę. I tego trochę się boję, bo boję się z mojej strony przegiąć. Bo, bo jak nie mówią nie mogę, to, to znaczy, że mogę. A drugą rzeczą to jest pytanie o Jokera. No i ja mówię, ale chodzi o Joker Piła? Czy, czy jak? No i już więcej nie było tematu poruszanego. No to te dwie rzeczy. No tak, a niektórzy pewnie nie wiedzą. Tym bardziej kibice, którzy nie mają okazji jeszcze gdzieś widzieć waszej pracy tak, tak na co dzień. Oczywiście efektem końcowym jest mecz, ale no, trener Janczak nie tylko daje różnego rodzaju zadania na treningu, ale również sam pokazuje, jak dane ćwiczenia wykonać. Rozumiem, że to są takie zabiegi z jednej strony, trochę psychologiczne, żeby pokazać słuchajcie, no ja jeszcze cały czas potrafię, a z drugiej, no jednak forma, patrząc na sylwetkę, tak myślę, że w jednym meczu trener też chyba mógłby coś zagrać jeszcze. Nie, nie, to ja już właśnie tak, miałem właśnie taki epizod, gdzie tam próbowałem jeszcze, albo wejdę i pokażę, no to wejdź pokaż, faktycznie myślałem, że jestem na tym wysokości, z tą siłą, okazało się, że piłka została kiwnięta, oczywiście wpadło, bo mnie kiwki zawsze wpadały, natomiast no już teraz wiem, że to pewien czas minął, bu buty zostały od odłożone na kołek, Może, mogę teraz już tylko i wyłącznie z amatorami się zmagać gdzieś tam w, na oldboyach, Natomiast no, no ćwiczę z nimi, bo, bo wiem, że, że, że tener też musi być taki fizycznie przygotowany do tego, co go czeka, do całego kształtu. Zresztą to jest inaczej, jak, jak też trener pokazuje, że weźmie tyle, co zawodnik. No to zawodnik mówi: kurczę, faktycznie bierze, no przecież siedzi mi na garbie. No to dokładaj. To jest takie chyba korzystne dla, dla zawodnika, dla trenera. Zresztą, no nie ukrywajmy, że cały czas się poznajemy, no ci chłopcy też przyszli, niektórzy ze mną trenowali, niektórzy nie. No i też na początek gdzieś tam taka swoja, swego rodzaju świadomość o tym, że będzie mocno, że będzie mocno, no jest mocno, ale chyba nie jest aż tak za mocno, żeby klęknąć w którymś momencie i powiedzieć, że już nie mogę, także no to... Staram się to równoważyć, staram się przede wszystkim patrzeć pod, pod kątem zawodników, yy, widzieć, yy, czy są w danym momencie jeszcze mogą, czy już nie, czy już wystarczy. Czasami skracam treningi, czasami wydłużam. Więcej wydłużam niż skracam. No takiej odpowiedzi się spodziewałem. Kapitan zespołu. Jak upadł wybór, czy była demokracja, czy była autorytarnie? No i co o wyborze sądzi sam trener? Znaczy sztab szkoleniowy też głosował, tak? <noise> Nie powiem, w mniejszości, ale jednak. Nie, nie powiem, czy na tą osobę, czy nie, bo wtedy demokracja by upadła. <laughs> Natomiast, no, dostali kartki, napisali, okazało się, że został nie rekolczyk. jest to mój wychowanek, tak można powiedzieć, zresztą ze mną tak naprawdę zaczynał, stawiał pierwsze kroki, jeżeli chodzi o taki sport, no, powiedzmy wtedy w realiach w trzecioligowych, ale, ale profesjonalnie. Przypomnijmy, mówimy o Miliczu. No, mówimy o, o Miliczu, mhm. oczywiście. No... Skoro drużyna tak chce i drużyna czuje, to jest fajne, bo, bo to oni wybrali. Natomiast Arek z drugiej strony, no, myślę, że jest odpowiednią osobą, wiedzący, co kapitan musi zrobić: jak musi, yy, jak musi rządzić środkiem, szatnią, jak to określić, ale też przy okazji, no, to jest duża odpowiedzialność, tak? Tam, gdzie wszyscy, gdzie, nie wiem, przychodzi 80% i mówią, że są zmęczeni, to on wtedy musi stać i powiedzieć, panowie, no, ja też jestem zmęczony, ale idę na trening, bo chcę jeszcze się domęczyć i tyle. A jaka tak, była to. reakcja samego Arka, jak z nim porozmawiałeś chwilę po, po wyborze? Przymrużenie moka, jak to z nim bywa? No, bo on też taki ma dosyć specyficzne poczucie humoru, oczywiście yy, fajnie trafiające do zarówno tych młodszych, jak i starszych. Tak, no ja powiem w ten sposób. Oczywiście traktując Arka jako wychowanka swojego, przebyłem z nim już ileś, ileś sezonów. To raz, dwa, trzy, cztery bodajże albo pięć. Arek jest niestety już bardziej dojrzały. Wtedy nie był taki i, i też inaczej reagował na pewne rzeczy. Dzisiaj Arek to jest naprawdę świadomy facet, świadomy zawodnik, świadomy, świadomy kapitan drużyny. I, I myślę, że ja szczerze mówiąc, obserwuję tego chłopaka, pamiętając go sprzed iluś lat, to nie jestem syn Arek. Ja, ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, co w niego wstąpiło takiego pozytywnego. Może ślub zrobił swoje? No Nie tak, tak. pewnie tak, dlatego trzeba pogratulować Agacie, że tak go zmieniła na im Natomiast no, myślę, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu i, i będę obserwował, jak to wygląda dalej. Pierwsza liga w tym sezonie zapowiada się w tym nadchodzącym sezonie zapowiada się arcyciekawie. Tak spoglądałem jeszcze przed naszą rozmową na chociażby zestaw tych beniaminków, którzy są tak naprawdę beniaminkami z nazwy, patrząc na niektóre składy doświadczonych siatkarzy po jednej czy po drugiej stronie. Wiem, że trenerzy, wiem, że siatkarze nie za bardzo lubią przywiązywać się do takich założeń, jakichś celów. Ewentualnie te cele są zakładane między powiedzmy, właścicielami, czy tam między prezesami, a, a już drużyną, żeby rzeczywiście później się z czegoś wywiązywać. Ty jak? Patrzysz na ten ogólny zestaw pierwszoligowców, to, to widzisz e, gwardię wysoko, bardzo wysoko. Czy zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie, w trakcie sezonu, czy w Twoim stylu powiesz, że po prostu idziemy po plus ligę i, i tego się trzymamy? O no tak, ja pamiętam dziś jakiś wywiad z, z którymś z dziennikarzy i, i, i jaki macie cel na Puchar Polski? No, nasz cel na Puchar Polski jest zdobyć Puchar Polski, to jest chyba logiczne, tak? Mhm. Więc ja nie mogę powiedzieć, że, że my gramy tylko, żeby, żeby spróbować zagrać z posligą. Dlatego otwarcie mówię, no, nasz cel na, na pierwszą ligę jest wygrać pierwszą ligę. Czy, czy to będzie. Czy Niektórzy powiedzą, że no, a to jest nierealne. Drudzy powiedzą, no, skoro tak mówi, to może jest realne. Trzecia oczywiście grupa będzie taka, wierzymy gościowi i to będzie realne. Wygrywamy plus li pierwszą ligę. No, plus Ligę czas, oczywiście, w przyszłym sezonie. Przejęzyczania. Natomiast, no tak, no, no, no walczymy o awans do, do Plus Ligi. I tutaj chyba to jest jasne. Ciężko też, żeby nie łapać za słówka, i, i gdyby ewentualnie coś wyszło, że będziemy, że nie wygramy finału. <śmiech> <śmiech> tak w nawiasie mówiąc, oczywiście, no to, to, to to będzie porażka. Nie, ja myślę, że nie. Naszym celem na, na Puchar Polski jest zdobyć Puchar Polski, na, na grę w pierwszej lidze jest wygrać pierwszą ligę. I tyle. I to się nie zmienia. A jak patrzysz z perspektywy tamtej ligi, którą wygrywałeś jeszcze, będąc trenerem Wiktorii PWS 2 brzych? a tej pierwszej ligi, która jest teraz. Oczywiście to wyjdzie pewnie w praktyce już w sezonie, ale zastanawiam się, czy, czy będzie trudniej Twoim zdaniem, tak jeszcze przed sezonem patrząc, czy będzie tak samo, czy, czy może wtedy było zupełnie inaczej? Jak Ty do tego podchodzisz? No, to jest pytanie, które się zastanawiam. Ja powiem tak, no, na pewno ta pierwsza liga urosła siłę, tak? Jest bardzo dużo zawodników, którzy już są ograni, którzy też zeszli piętro niżej, bo, bo, bo też została ograniczona liczba zespołów w plus lidze. Naprawdę są, są niektóre nazwiska, po których można powiedzieć, wow, no, no, no to ten gościu powinien pociągnąć, tak? U nas też są takie nazwiska, także tutaj u nas też może być fajnie pociągnięte, ale mówię, no to, to taka wizja przed sezonem, w trakcie sezonu, a, a, a jakby miejsca drużyn po sezonie, to są różne rzeczy i, i tutaj trzeba się spodziewać, spodziewać wszystkiego. i i ja jako trener powiem szczerze, że też muszę balansować na pewnym rodzaju jakby, może nie tylko doświadczenia, ale patrzenia się co się z drużyną dzieje, tak? kiedy dołożyć, kiedy odpuścić. Yy, drużyna, drużyna drużynie nierówna, tak? no, z tamtą drużyną trenowałem inaczej, po roku mając inną drużynę próbowałem powtórzyć ten sam cykl, i niestety nie wyszło, tak? Było dziewiąte miejsce I, i rozgoryczenie, i pytania dlaczego, co się zmieniło, no zmieniło się dużo. Natomiast, no, mając, że tak powiem, ileś sezonów za sobą i, i chociażby teraz tą pracę z młodziczkami, która naprawdę bardzo dużo mi dała od strony mentalnej, podejścia, takich ćwiczeń elementarnych, no to mega rozwój mój i nie kryje się to powiedzieć, no to myślę, że, że będzie to bardzo ciekawy sezon i czy on. Będzie taki sam jak Beniaminka wtedy w Wiktorii PWSZ? Nie wiem, ale na pewno będzie tak samo takie same nastawienie, żeby wygrać ligę po prostu. Będziemy grać w hali Orbita. Ty masz z Orbitą dobre wspomnienia? Cieszysz się, że właśnie tam Gwardia będzie rozgrywać swoje mecze? Oczywiście, że tak. No, orbita to jest jedna. Aktualnie dzisiaj, chyba poza halą stulecia, to największa hala we Wrocławiu. Jest to hala, która się kojarzy z siatkówką. I, i zresztą wstęp teraz zeszłoroczny ze stalą Nyssa pokazała, że, że orbita jest przyjazna dla siatkarzy. Więc, więc ja twierdzę, że fajnie, że gramy na orbicie. Małym mankamentem oczywiście jest tam parkiet, który, który jest nie do końca przyjazny siatkarzom, bo jest dosyć twardy, ale, ale jakby sam pomysł na, na wizerunek siatkówki, na, na, na show takie, które ma powstać, to chyba nie ma lepszego miejsca. Podejrzewam, że dobrze się też stało, patrząc chociażby analogicznie na lata, w których grałeś w Gwardii, że nie musicie trenować na Krupniczej, tylko trenujecie już na spokojnie na tej dużej, wielofunkcyjnej sali AWF-u we Wrocławiu, no bo to też, patrząc przestrzennie i zachowując wszelkie proporcje, będzie Wam pomagać w późniejszej grze w orbicie. Tak, no nie ukrywajmy, że, że cieszymy się bardzo, że mamy takie warunki, takie możliwości do trenowania. No, że trenujemy na tej wielosekcyjnej, wielofunkcyjnej, przepraszam, hali AWF-u i mamy przestrzeń, mamy miejsce, mamy jedną siatkę. Można oczywiście tam wiele siatek rozłożyć, ale generalnie jestem zwolennikiem trenowania na korcie centralnym i, i możemy się oswajać z tą przestrzenią, tak? Niektórzy zawodnicy grali już na takich halach, inni nie a jednak no krótko mówiąc z tych takich gdzieś tam to co zostaje w głowie to jak drużyny przyjeżdżały do, do hali Aqua zdrój w Ołbrzychu, no to ta przestrzeń robiła swoje, tak naprawdę, i zanim złapali punkt odniesienia, no to chwila mijała. Zazwyczaj było to już po dwóch setach: <noise> zwycięskich dla nas oczywiście. Natomiast tutaj mówię, no już tą takim, z tą taką wewnętrzną, jakby ogromnością hali mamy do czynienia. Orbita jest troszkę większa jeszcze, ale myślę, że, że przejście z małej do dużej, a powiedzmy z nieco mniejszej do, do tak samo dużej. To jest ogromna różnica. Jak patrzysz na zestaw zespołów, które będą występować w tym sezonie w pierwszej lidze, to masz jakiś faworytów poza zespołem z Wrocławia, albo zespoły, które będą no na pewno gdzieś tam w czubie? Mówi się o Nysie, mówi się o Bielsku, mówi się trochę o Wrześni, że no, jeszcze pewnie Tomaszów Mazowiecki. No i ta lista tak naprawdę, jak się człowiek zastanowi, to tak już praktycznie play-offy są zaklepane, tak. No właśnie, playoff już są zaklepane, a życie czasami to wszystko zmienia. Ja myślę, że trzeba uważać tutaj na zespół, jeszcze SMS-u spała, bo nie ukrywajmy, że oni ileś lat temu pokręcili strasznie ligą i to byli młodzi chłopcy, którzy wychodzili na każdy mecz bez żadnego problemu, wygramy, przegramy, mamy walczyć, i, i spatali figla w którymś tam sezonie także ja myślę, że oczywiście faworyci są, no jest to gdzieś tam Stalnysa, który kolejny raz robi podejście pod awans do Plus Ligi w zeszłym roku, zresztą suwałki pięknie ich zdemolowały. Piszesz sms y do Krzyśka Stolmacha, że dopadniemy was w lidze? Nie, nie, nie. No bo znacie nie. się jeszcze z czasów z Atlanty, prawda? Bo tak, właśnie... tak, tak. Nie, absolutnie to nie ma o czym mówić. No jest też zespół na pewno Bielska, który się wzmocnił. No tak jak mówisz, no Lecha to ma Naszów. Lublin będzie takim Beniaminkiem, który zresztą te wszystkie zespoły nie wiadomo na co stać, czyli z każdym trzeba mać, mieć się na uwadze, żeby po prostu walczyć o swoje i, i tu chwila dezorientacji może powodować, że się wraca 0-3 i dziękuję, także, także, a przede wszystkim no trzeba patrzeć, brać pod uwagę te, te, ten start ligi, gdzie pierwsze mecze, pierwszy mecz szczególnie, to jest tak naprawdę kto pierwszy poskromi swoje, swoje nerwy, to, to, to chyba wychodzi z niego no tak na plus. Więc, więc ja myślę, że oczywiście są drużyny, które pretendują do miana jakby grania w czwórce czy też w ósemce ale niestety siatkówka to jest taki sport, gdzie, gdzie to wszystko zostaje zburzone przez, przez weryfikację meczową. Patrząc na twoją przerwę związaną z prowadzeniem zespołu pierwszoligowego w tych realiach, zastanawiam się, czy po prostu jak już wiedziałeś, że z Gwardią będziesz w tym sezonie działał, to wszedłeś na strych, wyciągnąłeś notatki, odkurzyłeś trochę i naniosłeś trochę poprawek i, i według tego schematu Działasz, czy możesz trochę zdradzić kuchni? Jak to wygląda z perspektywy, no, ostatnio pracy jednak z młodzieżą? No, bo to też jest trochę inny system działania. Sam wspominałeś, że no sporo ci to dało, bo nie wszyscy muszą, nie wiem, nawet poważnie to traktować pod tym względem pracy z seniorami, no ale ty sam podkreślasz, że ten etap jakby pracy z młodzieżą też trochę, no nie wiem, pokory, tak? Dał trenerowi Janczakowi. Na pewno, no, ktoś powie, tak, pokora, a tu mówisz, że wygra pierwszą ligę, oczywiście. <laughs> <laughs> nie, no pewnie, no pokora to jest chyba pierwsze słowo, które właśnie po tych trzech sezonach mogę powiedzieć, że tak naprawdę wiem, na czym to polega. Mm -hmm. Natomiast, czy, czy, czy wyciągnąłem te notatki? Tak, przeglądałem je, nie ukrywam, ale, ale niestety, im dalej w las szedłem czytając te notatki i przeglądając chociażby nagrania z treningów. Tym więcej stwierdziłem faktu, że, że ile ja błędów popełniłem, także postarałem się wyeliminować te błędy, które wtedy zrobiłem, zmienić to wszystko i dzisiaj chyba z nowym pomysłem na to wszystko wchodzę. Zresztą, tak jak mówię, no, no te dwa sezony Wiktorii w Albrzychu. Przede wszystkim udało mi to, że, że przestałem postrzegać yy, drużyny, jakoby biorąc je pod tym samym układzie, układzie treningowym. Dlatego no, zmieniłem wszystko generalnie. Może nie wszystko, ale, ale dużo zmieniłem, i dzisiaj do Gwardii to jest, to jest nowy projekt Krzysztofa Janczaka pod nazwą Gwardia i tyle. Dobra, a serwisowy będziemy kończyć takim motywem związanym z jednym pytaniem, które będę powtarzał i mam nadzieję, że te odpowiedzi później będzie okazja jakoś też fajnie skleić na koniec sezonu, ewentualnie zobaczyć kto miał rację, a kto nie znowu wcielę się w rolę kibica Gwardii Wrocław, potencjalnego kibica, powiedzmy tego, który niekoniecznie zespół zna, czy niekoniecznie w ostatnich sezonach miał okazję pojawiać się czy to w hali przykropniczej, czy w Uniwersytecie Medycznym, czy w Orbicie i tak dalej, i tak dalej. No i jak Krzysztof Janczak nie wiem, zareklamowałby, bądź przekonał mnie do tego, że warto na mecz ligowy przyjść i warto kibicować Gwardii Wrocław. Dlaczego akurat miałbym wybrać siatkówkę? Załóżmy, że się nie znamy. W ogóle nie wiesz, kim jestem. A kim pan jest, przepraszam? No właśnie, właśnie, potencjalnym kibicem Gwardii. a ja myślę, że krótko i tematyczne. Idziemy po Plus Ligę. Okej, okay, no to w takim razie idziemy po Plus Liga. Krzysztof Janczak, trener Gwardii Wrocław, był moim i państwa gościem wielki. Dzięki, Krzysiek. Dziękuję również.